Dzień dobry, drodzy moi czytelnicy, słuchacze, słuchaczki. No i ludzie lata. Słuchajcie, mamy lato. Co kwitnie latem? Latem kwitną romanse wakacyjne, ponieważ my jesteśmy wszyscy jak kwiaty. Rozchylamy te płatki, czegoś nam się zachciewa. Oczywiście nie wszyscy mają romanse wakacyjne, bo świat byłby wtedy bardzo zajęty. Chociaż może to byłby jakiś pomysł, wiecie? Na to, żeby nie było tych paskudstw różnych. Ale obawiam się, że to się nie da zrobić. Niektórzy nie są czuli na takie przyjemności. No bo jest to przyjemność, przyznacie. Ja nawet znam trochę ludzi, którzy czekają z roku na rok na kolejne lato i na kolejny wakacyjny romans. Co prawda, żyć tylko wakacyjnymi romansami to może jest za dużo, a może za mało. W każdym razie bywa też tak, że po wakacyjnym romansie ludzie sobie strasznie dużo obiecują, ponieważ on jest jaki? Jest rozkoszny, przeważnie jest w bardzo przyjemnych okolicznościach przyrody. W związku z czym mamy możliwość, wiecie, siedzenia razem na przykład na pomoście i moczenia nóżek w wodzie. Mamy okazję pływać nocą nago w jeziorze, co to jest przemiłym zajęciem. Mamy okazję obchodzić sobie plaże wzdłuż i wszerz, zakopywać się w piasku, poddawać się wodospadowi, bo to bardzo przyjemne. To pamiętam. Pamiętam bardziej wodospad sam, ale można razem. Poza tym, wiecie, jak się kogoś spotyka w takich sytuacjach, gdzie jest przeważnie, bo jakoś z wakacjami nam się kojarzy, że nie ma za dużo brzydkiej pogody, przeważnie jest ładna. Tak powinno być. Nawet jak są deszcze, to się tak razem na przykład zmoknie i się pędzi pod pierwszy jakiś dach, gdzie się razem staje i patrzy się na siebie z zachwytem, jacy jesteśmy cudownie zmoczeni. Albo się zaczynamy wycierać, albo wcale nie trzeba, prawda? I poza tym na przykład zwiedzamy jakieś miejsca, gdzie nikogo nie ma. I robimy sobie takie poczucie, które w wierszu opisałam i które uwielbiam, w takie szczególnie jak na przykład jest pusta plaża, albo las tylko nasz, albo jakieś łąki czy pola, że nikogo więcej na świecie nie ma i tylko się odkryliśmy właśnie wzajemnie i że nikogo tutaj nie było wcześniej i że jesteśmy ludźmi prawie prehistorycznymi, prawda? Pierwsi odkrywamy jakieś zapatrzenie w siebie i w ogóle taką ochotę na to, żeby o wszystkim innym zapomnieć. I to się nawet czasem udaje i myślę, że jest, może być zdrowe, tylko tyle, że chcielibyśmy to coś, co nas połączyło, przenieść w miasto albo w życie codzienne. No bo jak na przykład się żegnamy, to sobie tęsknimy, pamiętamy zapach, dotyk, taki nastrój, prawda, który nas otaczał, owiewał. Ja oczywiście opowiadam o romansie, który się toczy w sposób, wiecie, taki, jakby to nie chciała powiedzieć łagodne, to wcale nie jest takie łagodne, taki właśnie gorący, w taki rozkręcający się, w taki, który wiadomo już, że ten romans jest, a nie tylko, że tam się na ciebie gdzieś z daleka patrzymy, prawda? Więc taki, który się udaje, który nas napełnia poczuciem, że nasze ciało rozkwita właśnie, a może nawet i serce, może być tam sympatia, może być zauroczenie, może być fascynacja, a może być też takie poczucie, że fajnie byłoby się w tym kimś zakochać. No tylko właśnie, czasami on jest na przykład z Kalisza, ona jest ze Szczecina, albo odwrotnie, więc to na przykład oni sobie obiecują, powiedzmy, że się będą spotykać, albo że coś wymyślą, albo że może on się przeniesie, albo że może za rok właśnie w tym samym miejscu. Jest taki fajny film, stary dosyć, ale potem zrobili drugi następny, gdzie się tak ludzie zakochali w sobie i potem się postanowili co roku raz na jeden dzień spotykać, niezależnie od swoich późniejszych związków i tego, w jakim są miejscu w ogóle w świecie i nawet ze zdrowiem. Tak się spotykali do starości. Raz w roku. No i co mamy takie? Mamy poczucie, że on jest taki idealny albo ona jest taka jak trzeba, prawda? Bo się
lubi pływać, bo chodzą razem przez góry, bo się zachwycają tą smażoną rybą, nawet w tym takim, wiecie, co mi się przypomniała, w Mielnie o na przykład, chociaż różnie tam było z tymi rybami, jak pamiętam ryby. Mają ludzie takie poczucie, chyba nawet szczęścia w takich chwilach, takiej lekkości bytu, takiej nagrody, takiego fajnego stanu, że jestem w stanie na kimś wywrzeć takie wrażenie, prawda, że teraz budzimy się rano i już wiemy, że razem pójdziemy w tę łąkę albo w to morze. Bardzo to wszystko miłe i daje taki reset mózgu. No do tego stopnia właśnie, że możemy sobie później nie zdawać sprawy z tego. Właściwie to przecież nie myślimy o tym, czy to coś z tego będzie, czy nie będzie, bo mamy na to po prostu ochotę. I później, kiedy ten romans się kończy, bo on się zawsze kończy. Wakacje się kończą, słuchajcie. Wakacje się kończą, czy urlop się kończy, czy wolny czas się kończy i kończy się też ten romans. Może on być też zimowy, prawda? Bo i mamy też i zimowe wakacje, urlopy i wtedy właśnie sobie na przykład rzucamy w siebie śnieżkami. I bardzo jesteśmy też tym zachwyceni. I czy się udaje przenieść? Czasem się udaje. Niektórzy się z rzadka naprawdę w sobie zakochują i potem robią dużo różnych ważnych rzeczy, żeby razem być, ale absolutna większość się rozchodzi. To się tak rozsnuwa, można powiedzieć. Są jakieś listy może na początku, jest jakaś tęsknota. Oczywiście najtrudniej jest wtedy, kiedy ktoś się wdał w romans, mając partnera czy partnerkę w domu i wraca i potem patrzy się sobie, Boże, tam było tak cudnie, ja tu muszę być. I tak bym natychmiast z powrotem. I gdzie to morze, gdzie ta łajba, gdzie ta tratwa. Ale to tak, jeśli się tego nie postanowi, że w związku z tym rzeczywiście chcemy być razem, a najtrudniej jest, jak jedna strona postanowi, a druga już wróciła w swoje takie normalne życie, to wtedy jest sporo bólu. Więc ja bym chciała powiedzieć, żeby się za bardzo nie nastawiać na to, że romans wakacyjny będzie na zawsze czy na długo, ponieważ jego ideą, jego istotą, jego urokiem, jego wartością jest właśnie to, że on jest tu i teraz. I że daje nam taki zastrzyk czegoś przyjemnego, energii, zastrzyk poczucia, że można się tak bawić dobrze, że są fajni ludzie wokół. No może nie to właśnie, że co roku ma się to samo zdarzyć, bo to się tak łatwo nie udaje wcale. A już szczególnie w tej wersji, o której ja mówię, takiej, gdzie rzeczywiście latają nam motyle w brzuchu i mamy dużą taką radość w sercu i w ciele. No bo zdarzają się oczywiście takie, wiecie, nie wiem jak to nazwać, romansiki, czy tak zwane puknięcia letnie, no to jest co innego. Może też nie letnie, może delikacyjne, może jakieś inne, to zupełnie co innego. I tutaj byłoby może miejsce, żeby powiedzieć o tym, że jak ja wam mówię, co nie wszystkim się podoba, że miłość romantyczna to jest no taki wcisk w nas, że ona właśnie, jeżeli to właśnie się łączy z romansem letnim czy jakimś w czasie wolnym, ponieważ wtedy się zdarzają właśnie te rzeczy, które sobie wyobrażamy przy pojęciu miłości romantycznej, że te zachody słońca, że te ranki, kiedy słońce wstaje, że bycie na tym środku morza czy jeziora we dwoje, czy tańce do rana, kiedy już wszyscy wyszli, a my jeszcze spleceni, prawda, ze sobą, albo takie, nie wiem, nie wychodzenie z łóżka przez 4 dni, albo i dłużej, niektórym się udaje. No, że to jest związane z właśnie taką sytuacją, gdzie jesteśmy wyjęci z codzienności. To nie znaczy, że codzienność jest szara i smutna, tylko znaczy, że ona ma pewne swoje wymagania i że ona jest w dużej mierze powtarzalna, prawda? Że w niej się jakby nam dzieją zadania, które mamy, a od tych zadań się właśnie wyrywamy w wakacje i w urlop. Jeśli się potrafimy
napełnić tym stanem, wziąć go ze sobą jako taką rzecz na zawsze, bo w ogóle myślę, że to bardzo warto wypełniać ze swoje skarbczyki wewnętrzne tym dobrem, co się nam zdarzyło, nie tylko zresztą z romansami, ale ze wszystkim dobrym, co się nam zdarzyło, żebyśmy mieli poczucie, że jesteśmy bogaci w różne dobre przeżycia i wspomnienia i żeby się tym po prostu cieszyć. Natomiast właśnie, w ogóle myślę, że w ogóle nie należy sobie obiecywać, wiecie, za dużo i rościć sobie od życia i od losu, czy od Pana Boga, co niektórzy robią, żeby tak było cały czas. Zaufajmy przyrodzie chyba, tak. Ona cała w lato jest taka właśnie, prawda, że się wszyscy ze sobą jakoś spotykają i przeżywają coś wyjątkowego. Wyjątkowe, jak sama nazwa wskazuje, nie trwa długo, ale jest i to jest najważniejsze. Życzę Wam bardzo romansów wakacyjnych, które Was ucieszą, które Wam dadzą poczucie spełnienia, radości, poczucie własnej też atrakcyjności, które z Wami zostanie na zawsze i będzie Was karmić, będzie Was cieszyć, a nie będzie Was martwić czy powodować jakiegoś cierpienia, że to już się skończyło. No bo nie mogą być wakacje cały czas, bo przestałyby być wakacjami. Bardzo Was pozdrawiam letnio.